Obecnie uważam, że Marta Linkiewicz jest najlepszą polską freakfighterką. Nie chcę ujmować lekcji zaangażowania, bo na pewno przykłada się do tej walki, a nie do swojej walki życia. Ale jeśli chodzi o doświadczenie i ilość zrobionych walk, to uważam, że jest to mismatch. Wiesz co, mnie nie obchodzi, czy Marta coś bierze, czy nie. Niech sobie bierze. Ja i tak wchodzę po swoje i wygram. Ja wyglądam jak osoba, która bierze sterydy? No nie, bo jestem bardzo szczupła, mam damski głos, małą szczękę. Moje ciało, moja sylwetka aktualnie to zasługa ciężkich treningów i przykładania się do diety, do suplementacji. Więc ja rozumiem, że jeśli ktoś przez całe życie wpier tylko i wyłącznie McDonalda, to jest to dla niego po prostu niezrozumiałe. Nie jest to prawdą, że jedyne co potrafisz żreć na diecie to jest McDonald's. Ja też lubię KFC. Pierwszy raz nie muszę robić wagi do walki, musiałam przytyć do tej walki, więc nie zamierzam zmieniać żadnego limitu wagowego. Ktoś, kto nie wie, jak wygląda zdrowa dieta, niech siedzi i niech się zatka frytkami z McDonalda. Okej, ale tak na poważnie to ja bardzo się przykładam do zrobienia tej wagi, żeby ważyć tyle kilogramów, ile Marta sobie zażyczyła. W ogóle ja jestem głupia, że się zgodziłam na tą wagę. Ona rzuciła limit i ja od razu się zgodziłam. I tak wszystko w tej walce jest na jej korzyść. Zrobię wszystko w mojej mocy, żeby dowieść tą wagę. Naprawdę się staram. Wierzę, że zrobi tą wagę. Łatwo jest zrobić tą wagę, no trzeba trochę posiedzieć na saunie. Ja potrafiłam robić 10 kilo w miesiąc. Posiedzieć godzinę dłużej na saunie i na pewno tą wagę zrobi, więc niech się po prostu nie marzy. Mam nadzieję, że będzie krew, mam nadzieję, że potem będą siniaki, złamane nogi, od low kicków różne rzeczy. To jest walka właśnie, którą ja oczekuję. Mam nadzieję, że ona dowiezie. No dobrze by było, jakby się polała. Nie wiem, może Lexi ma twardą głowę. Mi się nie poleje. Ale bardzo bym chciała, żeby ta krew się pojawiła. Zawsze to jest jakieś widowisko, tak? Na pewno widzą, by się to miło oglądało, gdybyśmy się ślizgały po krwi. Kurde, jeśli Marta faktycznie uważa, że jestem delikatną dziewczynką, to bardzo, bardzo się zdziwi w tym oktagonie. Niech mnie lekceważy jak najbardziej. For me good, good. Podczas face to face spojrzałam na nią i pomyślałam sobie, Boże, jaką ty masz ładną twarzyczkę. Aż po prostu pomyślałam, jak te ciosy będą tam wchodzić, no cóż. Marta ma łeb trochę jak kurczak, taki duży. Będzie fajnie się trafiać, duży cel. Tak, okej. Zobaczymy, czyja głowa przyjmie więcej ciosów. No na pewno presja wygranej jest po mojej stronie. Muszę wygrać. No nie mogę przegrać z Lexi, tak? Ludzie nie dają mi kompletnie szansy. Ona ma po prostu wszystko do stracenia. Dla niej to będzie bardzo upokarzające. Wydaje mi się, że Lexi w ogóle nie ma w tej walce nic do stracenia. Samo to, że ona przyjęła tą propozycję walki ze mną, już tutaj pokazuje, że ma jaja. Nie ma jaja, ale ma szczęście, że na sali będzie lekarz. Dzisiaj nie boję się Marty, bo ona już nie jest taką zadymiarą jak kiedyś. Ona dzisiaj jest spokojna, ogarnięta, troszeczkę nudna może. Znaczy ja też jakoś nie dymię, ale no jest po prostu bardzo spokojna. Nagrało się na pewno to, jak mówię, że Lexi ze mną nie wygra? Trzy razy. Dobrze. No. Czemu od razu wróciła stara zadymiara? Po prostu jestem pewną siebie kobietą. Lexi ze mną nie wygra. Kiedyś w jej oczach widziałam patologię, agresję, wściekłość, chęć rozszarpania. Chociaż pewnie tą chęć rozszarpania też ona do dzisiaj ma i pewnie będzie chciała rozszarpać mnie w oktagonie. Ale ja jej nie pozwolę. Mówię wam, zaskoczycie się, będziecie w szoku, co zobaczycie w oktagonie. Wiesz co, ja jestem sobą, nie jestem showmanem. Jestem sobą. Nie potrafię udawać kogoś, kim nie jestem, więc albo jestem sobą i ludzie to kupują, albo nie, więc generalnie trochę mnie boli to, że ja robię życiowy progres, a niektórzy i tak woleliby tą dziewczynę, która przychodzi pijana na konferencję i rzuca szklankami w swoje przeciwniczki. Ja nie uważam, że jestem nudna. Ja uważam, że jestem bardzo rozrywkowa. Marta, co ty się wpakowałaś? Ty masz dosłownie wszystko do stracenia. Lexi, nie chcę cię już straszyć i bardziej dopierdalać, bo i tak widziałam, że masz pełne gacie. Widzimy się 9 marca. You got this, go girl!